Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Prototype'a. I od razu mówię z góry, że już zrobiłem tutaj wszystko co się dało z misji pobocznych. Trochę się pomęczyłem, ale myślę, że warto było, bo mamy nowe skille. Teraz wam pokażemy co to za skille. Proszę, tu mamy piąstki, jakby takie rękawice, tak zwane. Tu mamy, wiadomo, szpony śmierci. Tu mamy jakby taki wzrok orła z Assassin's Creed'a. Taki mój wyimaginowany. Tu mamy tarczę. Dobra, czyli ta tarcza odpalona. I tutaj coś jeszcze. A, tu się zamieniamy po prostu w ludzi. Dobra, w Alexa się zamień. Dzięki. Dobrze, no trochę tych mocy już mamy. Skonsumowałbym sobie nieco energii życiowej. Tylko teraz tak to zrobić, żeby mnie tu nikt nie wykrył. O. Sobie skonsumuję. Teraz nieco uciekniemy. Ale ucieczka przed nimi to nie jest problem. Lol, przecież zbierałem tego klastra. Chyba, że jeszcze jeden tu był. A ja się nie zauważyłem tutaj z tym. Ale fajnie, bo już mamy sporo expa i nam starczy na kolejne upgrade'y. Tylko teraz musimy uniknąć wykrycia. I zaczynamy już misję fabularną. Dobra, zaczynaj. Okej. Co to teraz będzie? Twarde słowa powiedziałeś. Nie ma co. Dobra, a więc teraz trzeba zebrać jakiś materiał genetyczny. Trochę biologii, ale coś z tym będzie. Coś z tym będzie. Obawimy się w genetyka. O Jezu. A tu jakieś spadki jeszcze FPS-ów, nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Okej, dobra. Czyli tutaj w miejsce skażone. Okej, jesteśmy na miejscu. What the fuck? Dlaczego te kurde zbiorniki wodne są skażone? No niedobrze. To jest bardzo niedobrze. O kurde. Dobra, i trzeba z tym teraz walczyć, jak nie mam. Dobrze, to walczymy. Tylko uważaj, bo oni, ci wielcy są strasznie, to strasznie uparci. Napakowani kombosami. I musimy tu uważać. No patrz, no to są właśnie, to jest właśnie ta zażartość tych mutantów. Dobra, konsumuj go. Mniam, pyszne. Dobra. Jebut. O, przy okazji też zbieramy exp. Więc jest git. Ej no, wstał jeszcze. Leżeć mi tu. Dobra. A więc teraz kolejna beczułka. O, tu jeszcze mamy kogoś, kogo moglibyśmy skonsumować bez problemu. To jeszcze mamy tu ludzi na głowie. No kurde, zniknijcie mi z oczu. Ej, no ale ja chcę na górze zostać. Czy to jest jasne? Dobra, no widzę, że sami ludzie. To się proszą po prostu kłopoty. Dobra, tu helkę trzeba będzie zniszczyć. No weź to podnieś i... O, gitaśnie. Proszę bardzo. Dobra, posprzątane. Teraz trzeba będzie się zająć innym problemem. Okej, dobra.
No, woń mi stąd. Przy okazji cię sprzątniemy. Dobra, teraz uciekaj. No ładnie, już mamy sporo expa. No to nam starcza. Włącz szponki. A, to się samo otwiera, dobrze. Tym lepiej. My będziemy tymi szponami cisnąć. Lol, co ty zrobiłeś? Czekaj, ja sobie wezmę może jednak teraz te pięści. Przetestujemy. Z młotkami nie masz szans. Mocne są. Naprawdę. Tylko strasznie spowalniają. Ale naprawdę mają moc. Dobra, coś jeszcze? Kurde, won mi stąd. Już będziemy mieli prawie 150 tysięcy expa. Więc to jest dla nas całkiem sporo. Przynajmniej jakoś oszczędzamy. Dobra, kolejna beczułka. Jebłód. Dobra, zaczynamy. To jeszcze zniszczę, żeby było miejsca na pole bitwy. Nie masz szans z moimi młotkami. O, tu jestem, idioto. Dobra, trudno. Nie udało się tak jak chciałem, ale... O, i mamy już 150 tysięcy expa. Zajebiście. Dobra. Moment, tu się przeniosę, jeszcze zniszczę resztę tych mutagenicznych stworzeń. Chyba ktoś się prosi o problemy. Dobra. Walczymy z nimi, no. Ło! Dobra. Gdzieś jeszcze? Moment, no. Trzeba te helki zniszczyć, bo one będą mi tu przeszkadzać. To strasznie. O, tutaj, tu rzucaj. Dobrze, trafisz. Zajebiście. O to chodziło. No i git. Jechać tu ich. Jak chcecie. Dobra, tam się przeniesiemy teraz. Nie ma tu żadnych konstrukcji, bo chciałbym te helki poniszczyć. Bo mi tu teraz sprawiają problem. Dobra, zaraz coś skombinujemy, no. Spokojnie, jest tylko kwestia czasu. No zapraszam, zapraszam. Poszło. Teraz następna helka prosi się o kłopoty. Proszę, doskonale. Żaden problem. Dobra, następna beczułka. Zapraszam. Ja jestem gotowy. Okej, dobra. No patrz, ale te zaciekłe duże gigantusy są niezłe, ale... O, i teraz go tutaj zgładzę. No, bez problemu. Nawet nie chcę mi się go konsumować. Tylko robię to, co do mnie należy. Dobra, ale te helki by się poniszczyło, no. Won mi stąd. Jaką bobę zebrał, ale kurde, przeżył. Skubany. Dobra. Zapraszam. O, to jest ten osłabiony. No patrz, spudłował. Ach, ten Alex. O, w tego trafisz bez problemu, dobrze. Dobra, podnoś następną rzecz i jedziesz z ostatnią helką. Poszło? Poszło. Doskonale. Nawet mi się nie chce na ziemię schodzić i tego zbierać, dlatego lepiej będzie jak... I tak gdyby dostawał exp. O kurde! Won mi stąd. Dobra. O ty! O, jak ładnie. O, widzę, że tutaj chyba naprawdę. Patrz! Co za gówno. Dobrze, teraz to konsumuj, bo masz mało HP. A ona się przyda. No, i gitaśnie. No, super nam to idzie. Taka misja dość przyjemna. Bo jeszcze na tym zyskamy sporo expa. To jest ten plus. Duży. Niezwykły. Dobra. I jedziesz go. No patrz. Ale taki kozak. O, nie namnożyło was się trochę. Dobra, tą helkę z
resztę koncentruję. Ale patrz, kurde, teraz jest 3 na 1. Ej, no zaraz mnie tu zmiażdżą. Dobra, no! Czemu tego nie wziąłeś, ty? No, teraz masz się konsumować, dobrze. O, i super. I jeszcze raz. Doskonale. Dobrze. Teraz się przeniesiemy do tego miejsca. No dużo jeszcze trzeba tego zebrać. Niewątpliwie dużo. No może ja już czaję, o co kaman. Może trzeba podchodzić tylko do tych beczek. Nie wiem, tak przynajmniej myślę. No dobra, zobaczymy, nie wiem. Taki jest teraz mój plan, bo jak dla mnie to... Dobra. O, i to działa, trzeba po prostu ich jakby wyzwalać. Dobrze. O to chodzi, dobrze, czyli już ogarnęliśmy temat. Tylko teraz właśnie trzeba się zająć tymi wszakże beczkami. Dobrze, doskonale. Czyli tak musimy zbierać nasz materiał genetyczny. Nie możemy ich niszczyć. Tak czy inaczej. Dobra. Ale bardzo fajnie, bo i teraz już zgarniemy 200 tysięcy expa. Na tej misji nawet może jeszcze i lepiej. Kurde, no. Weź no tutaj. O, dobrze. Doskonale. No, zaraz będziemy mieli nasz materiał genetyczny i 200 tysięcy expa. Ale to bardzo fajnie, no. To znak, że trochę chcieliśmy poekspić. A przy okazji nie czailiśmy, o co tu chodziło w tym wszystkim. Ale teraz już dla nas nie jest to problem. Dobra, zaraz będziemy mieli w pełni nasz materiał genetyczny. I robi się już czerwono, czyli znak, że już zainfekowaliśmy ten teren. Miejsca. No co robisz? Dobra. Okej, mamy już go w pełni? Jeszcze. Jep, dobra. Zaraz będziemy mieli go, no. Okej, udało się. O, i 20 tysięcy, no ładnie. Ładnie, żeśmy zyskali tego expa. Dobra, teraz przydałoby się to gówno zniszczyć. Bo teraz to jest chaos, wręcz bym powiedział. No, fajnie. Dobra, ale uciekamy, uciekamy. Nie ma co tu się już bawić, bo już dość zrobiliśmy. Dobra, jesteśmy na miejscu. I jebut. I co my tu mamy? No proszę, czyli budynek, który trzeba będzie zniszczyć. Jak zakładam. I co teraz? Ło! Dobra. Nie wiem, czy mam takie spadki FPS-ów. To mnie dziwi. Po części. No, muszę mieć jakiegoś czołga, czy coś. Żeby takie coś zniszczyć. Ładnie, ładnie nam to idzie. O, przyjechały czołgi, czyli teraz możemy to wykorzystać. Dobra, bierzemy czołga. Czy jak to nazywacie, bo ostatnio niby popełniłem błąd, że to nie są czołgi. A jak dla mnie są czołgi. Tylko nie chodzi o model. Dobra. Spłaszczymy mu ten łeb. A teraz zajmiemy się zagrożeniem. Dobrze. Czyli teraz strzelamy w ten obiekt. No, kurde, chcę jakoś... No nie, co za gówna mi niszczą te czołgi, no. Są jeszcze jakieś? No nie, no to są chyba jakieś jaja, no. Proszę pana. Dobra.
tak chyba na pewno mam tego nie niszczyć. Dobra, niszczymy ich jako tako, ale chciałbym czołgo. O tyle tylko proszę. Zbierajmy te punkty życia, bo one są nam niezwykle przydatne. O to chodzi. Dobra, zbieramy to po prostu. O, jest. Tylko to jest pojazd już uszkodzony, panie. Przecież zaraz mi go zniszczą. Dobra, ale no, no cokolwiek trzeba zrobić, żeby po prostu... Dobra. O, jedziemy. Jeb, dobrze. O to chodzi, niszczymy, niszczymy. Ło! Ło kurde, ale tu mamy burdel. Tak zwany. Ale zbieramy, zbieramy. A, no tak, teraz trzeba zbierać te żółte orby. No dobra, czaję. Bo to jest też materiał genetyczny. O, dobrze, super. To zbieramy to, no nie? A nie bawimy się w niszczyciela. Ale fajnie, to nam daje też exp. A exp jest tutaj niezmiernie potrzebny. Dobrze, ładnie. O to nam tu chodzi w tym wszystkim. O, pięknie. Zaraz będziemy mieli go w pełni. Okej, zebrane. Misja ukończona. I mnie się to podobało. No ładnie, 25 tysięcy expa. No ale teraz przydałoby się stąd uciec jeszcze. Bo jesteśmy w niemałych tarapatach i jakieś spadki FPS-ów są, które no nie martwią niezwykle tutaj. Najpierw trzeba uciec od zagrożenia. Dobra, uciekniemy im. O Jezu, ale to miejsce już jest potwornie skażone. No i te helki by się przydało zniszczyć. No super, cieszę się, że to są miejsca skażone. Dobra. No dobra, trzeba będzie jeszcze was zniszczyć tylko. Z tego wszystkiego. Dobrze, jeszcze jedna helka. Jebci. No i dobra. I kij wam w oko. Dobrze. Wiecie co, żeby nie był to za długi odcinek, no skończymy go. Dzisiaj będzie krótszy, ale myślę, że dużo się działo. Bardzo dużo, ale co się dzieje? Aha, kolejna helka się prosi o zniszczenia. I to w ogóle to poleciało coś? Dobra. O, zniszczyłem, nie? No coś zniszczyłem mu. Uszkodziłem tą helkę. Dobra. Trzeba będzie jeszcze to zniszczyć ustrojstwo, które nam zawadza. No i patrz, odeszło sobie. Odpuściło sobie. Dobra, wywalone. Zamienimy się najwyżej w żołnierza. Dobra, teraz patrzymy na upgrade'y, czy nie mamy jakichś. O, są upgrade'y. I to jeszcze jakie, tylko patrzymy gdzie. Najlepiej za najtańszą cenę. Tu mamy za 55k, patrzymy jeszcze gdzie indziej. O kurde, health boost i to taki drogi. Regenerate. No jest tego sporo. Tylko najlepiej od najtańszych. O, za 50k na przykład. Weźmiemy takiego upgrade'a. Ło, za 250 tysięcy. No to upgrade'y już są tu naprawdę piorunujące. To też weźmiemy, żebyśmy szybciej konsumowali. No ładnie, ładnie. No mamy sporo teraz upgrade'ów i nie wiem jak ja pociągnę dalej. O kurde, jakie tu moce są. Flip kick, critical mass boost. No, ja bym wziął tego health boosta, żebyśmy, wiecie, byli bardziej wytrzymali. Co mi tam, że dużo kasy przewalę, ale exp. Boże, upgrade warty. Dobra, resztę upgrade'ów zrobię sobie poza odcinkiem. Jak widzicie, tu mamy już znowu z dwie, trzy... no trzy misje poboczne, które sobie zrobię najchętniej poza nagrywaniem. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z Prototype'a.
jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Sobie dolecę na szczyt wieży, sobie tam zapiszę po prostu postęp. Dobra. O! Na szczyt tej wieży, World Trade Center. Chyba to jest, nie mam pewności, ale się wespniemy tam. Bo można i to jest chyba najwyższy. O Jezu. No tu będzie ciężko, naprawdę. Ciężko będzie się wspiąć tutaj. O Jezu. Dobra, to tak czy siak, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie... O, mam pomysł, mam pomysł. O, będziemy się wspinać. Aż się nie wespniemy w końcu na ten szczyt. Bo jak widać, można się przyssać. No co to było? Dobra, wspinaj mi się tutaj na ten szczyt. O, ładnie. Wespniesz mi się tam bez problemu i się pożegnamy. No i jak dla mnie to będzie najwyższy szczyt. Co ty robisz? Kurde, patrz, no dał nam Alex. Dobra, dobra. No patrz, nie chce mi się tam spiąć. No dobra, wywalone. Poza odcinkiem spróbuję. Dobrze, trzymajcie się. Na razie. Yo.